Prezydent USA Donald Trump kontynuuje objazd po kraju. Dziś zamierza także skorzystać z możliwości wcześniejszego głosowania. Ubiegający się o reelekcję Donald Trump odwiedził Florydę. Kochamy Florydę za wielki tłum ludzi. Moi przeciwnicy robią się trochę nerwowi, roztrzęsieni. Prezydent USA weźmie dziś udział w wiecu wyborczym w Pensacola. Za 11 dni wygramy w moim rodzinnym stanie Florydę i zdobędziemy kolejne wspaniałe 4 lata w Białym Domu. Według zapowiedzi Białego Domu Donald Trump zamierza skorzystać z wcześniejszego głosowania. Zrobi to właśnie dzisiaj podczas pobytu na Florydzie. To najważniejsze wybory, jakie kiedykolwiek odbyły się w tym kraju. Wybory prezydenckie w USA odbędą się 3 listopada.